Cześć wszystkim, tutaj Michalina i witam was w dzisiejszym filmiku. Mega dziwnie jest się przedstawiać jako Michalina, bo zawsze było cześć wszystkim, tutaj Nessie, a tutaj jest nagle Michalina. Dzisiaj przychodzę do was z takim troszeczkę innym filmikiem, jak zauważyliście, bo teraz jest mega dużo coverów na kanale, a teraz jest kompletnie inny rodzaj filmiku. Widziałam na YouTube sporo filmików na ten temat i po prostu miałam mega ochotę sama tego spróbować. I tutaj chodzi o to, żeby wstawać przez cały tydzień o 5 rano. Jako, że jestem taką osobą, która lubi sobie poleżeć z samego rana, myślę, że to będzie taki dosyć ciekawy challenge dla mnie. Myślę, żeby najlepiej zacząć ten filmik, opowiemy sobie powody, dlaczego wstawać tak wcześnie rano. Jest 5 powodów. Pierwszy to pierwsze godziny dnia to czas największej kreatywności i wydajności. Drugi to rano nikt nie przeszkadza. Powód trzeci, wstając rano zyskujemy dodatkowy czas. Czwarte, poprawa dyscypliny snu. Piąty, powód kształtowania dobrych i zdrowych nawyków. I to jest właśnie powód fajny, jak oglądałam te niektóre filmiki. Najbardziej zainspirował mnie filmik Jess Cont, to jest taka amerykańska, jeżeli się nie mylę, vlogerka. I ona na przykład czytała książki z samego rana. Stwierdziłam, że nagram to, jak robię ten challenge, bo będzie to o wiele łatwiejsze. Dopijam moją herbatkę, idę się zaraz myć i budzik mam już nastawiony na godzinę 5 rano. Nastawiłam sobie trzy budziki, bo jakoś tak nie wiem, czy mam przeczucie, że o tej 5:00 się nie wstanę. W sensie, że wiecie, że po prostu bym wyłączyła budziki i poszła dalej spać. Dlatego nastawiłam sobie jeszcze budzik na 5:10, na 5:05 i na 5:10. Także w razie czego powinnam się obudzić na 100%. Ja już lecę spać i widzimy się rano. Mam aktualnie godzinę 5:19. Ja się budziłam około 5:05, a dopiero około 5:10 zajrzałam, że ja muszę wstać, a nie leżeć dalej. Mega krótko spałam, bo nie mogłam spać, więc ja znam około 1:00 wróć. Idę sobie zaraz zrobić herbatę i kuzynka zrobiła mi playlistę na poranek taki. Myślałam, że w większości tego filmiku będę po prostu bez makijażu, jako że widzicie mnie z samego rana, naprawdę o 5 rano. Bo uwierzcie, ale staram się nie spać w makijażu, bo jest to kompletnie bezsensowne i wręcz niehigieniczne. A nie mam zamiaru już od 5 być umalowana. Jest godzina 5:28. Mam wrażenie, że ten czas jakoś mega szybko leci. A naprawdę. Minęło już pół godziny, a ja dopiero zdążyłam zrobić herbatę. Włączam sobie komputer i włączę teraz playlistę, którą zrobiła mi kuzynka. Na taki spokojny poranek właśnie. Nie no, moja kuzynka jest kochana. Michalina, poranna playlista. Wpadłam na pomysł, że może złożę jednak to łóżko już tak z samego rana. To nie będzie mnie kusiło, żeby iść dalej spać. Bo uwierzcie, jak mam teraz tak rozłożoną tą kanapę, to mam tak bardzo ochotę się na niej położyć. A nie chcę, powiem, że zasnę. Ogólnie muszę powiedzieć, że jestem mega zawiedziona z pogody, która aktualnie jest we Francji. Po zawsze mieliśmy już tak praktycznie po 30 stopni, a nie wiem, w kwietniu, w maju i tak dalej. A tutaj kwiecień i leje. A tutaj czerwiec. Ten dzień będzie ciężki. Zgasiłam światło, bo robi się coraz jaśniej. Jest jeszcze ciemno, ale jest taki fajny klimacik aktualnie. Tylko te lampki w pokoju. Mamy godzinę 6:40 już. Czuję się coraz mniej zmęczona, chociaż ten fakt, że spałam tylko 4 godziny, to jednak jakoś tam z tyłu głowy to mam i no jednak to zmęczenie takie bardziej fizyczne jest. Dzisiaj rano spędziłam pół godziny, żeby robić herbatę. Po czym usiadłam sobie na kanapie i popatrzyłam sobie trochę na zewnątrz. I w pewnym momencie miałam tak, że już bym zasnęła na kanapie, bo już czułam, że mi się po prostu głowa, wiecie, opada. I stwierdziłam, że nie wstaję. Ubrałam się w moje sportowe rzeczy i nie ćwiczyłam, tylko się porozciągałam, tak jak za dawnych czasów, kiedy chodziłam na gimnastykę. Byłam zaskoczona, bo jestem cały czas w stanie zrobić szpagat, a ja na gimnastykę nie chodzę już od 2 lat chyba. Dopijam właśnie moją herbatę. No i zaczyna się już powoli robić dzień, mimo że jest 7, jeszcze tam trochę moich znajomych się obudziło w sumie, więc też trochę tam już z nimi pogaduję sobie. Żeby nie było, że o tym zapomniałam, bo oczywiście nie można o takim czymś zapomnieć. Śniadanko jest, więc spokojnie. I do tego druga herbatka. Czuję się
Okej, jest godzina 7:30. Nie jest źle, mam wrażenie, że mam coraz więcej energii, ale to dlatego, że będzie się dzisiaj trochę dziać i jestem po prostu zmotywowana na dzisiejszy dzień. Ale za to nie mam wrażenia, że ją sporo zrobiłam, co mnie trochę denerwuje, ale no, co się dziwić, jak po raz pierwszy, bo to się o 5 i no, no nie da się mieć mega dużo energii pierwszego dnia, myślę. No, jestem ciekawa, jak będzie dzisiaj wieczorem, czy będę zmęczona, czy raczej tak okej. Więc ja się już nad tym z wami żegnam i widzimy się za chwilę. Jest już praktycznie godzina 18, jestem po dosyć aktywnym dniu. Była u mnie koleżanka przez praktycznie cały dzień, bo od 9 rano do... no teraz tak naprawdę. I trochę się działo, bo na przykład poszliśmy się przejść, a potem pojechaliśmy z moimi rodzicami w takie bardzo, bardzo fajne miejsce, które jest niedaleko mnie w sumie, 14 km samochodem, ale jednak, gdzie jest taki płomień, który wychodzi z wody i to jest jakaś reakcja po prostu chemiczna, bo tam wychodzą z ziemi jakieś gazy i mega to wygląda, w ogóle obczajcie to. Potem jak wróciłyśmy, to pracowałyśmy nad pewnym projektem, który naprawdę nas wykończył trochę, bo było dużo myślenia, jeżeli o to chodzi. Muszę wam przyznać, że jak na dzisiaj uważam, że i tak sporo zrobiłam. Jestem już zmęczona, a jest dopiero godzina 18 i mam jeszcze zamiar zrobić kilka rzeczy, ale nie jest źle, myślę, że zaraz sobie pójdę wziąć prysznic, żeby się trochę obudzić. Jest już około 20:30, chciałam zakończyć to takim krótkim podsumowaniem właśnie ten dzień, czyli jak się aktualnie czuję. Ja mam zwyczaj tak, że po prostu pod wieczór się rozbudzam naprawdę i teraz na przykład mogłabym robić 10 tysięcy innych rzeczy, ale postaram się już tak na spokojnie się powoli wyciszać, żeby po prostu łatwiej potem zasnąć. Myślę, że z tego doświadczenia będę nagrywała takie daily vlogi, ale ogólnie czuję się dobrze, nie czuję się jakoś mega zmęczona. Jedyny minus jest taki, że u mnie przez cały dzień padał deszcz, przez co miałam mega ochotę spać. Myślę, że na tym zakończę już tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podoba, mimo że może nie jest jakiś mega. Ale naprawdę chcę zobaczyć, czy to wstawienie o 5 zmieni coś tak naprawdę w moim życiu. Ja się będę już z wami żegnać. Zapraszam was też na mojego Instagrama, pamiętajcie, który wam się tutaj zaraz gdzieś wyświetli. I zapraszam was też do subskrybowania mojego kanału. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Widzimy się już w kolejnych i cześć!